No siema, witamy we vlogu. Jedziemy zgrabiać siano. Znaczy te słomy, proszę bardzo. O Boże, jedzie. Cześć, siemanko, witajcie. Witam was w kolejnym vlogu. Oczywiście z Hubertem, jak i z Julianem. Pierwszy dzień jakiejś normalnej pogody. Jak widzicie, owiec już położony. Te koło zajebiście chodzi, nie? Aj, kurwa. A dobra, te dwa to można na jeden wjebać. Ogólnie dzisiaj, jak widzicie, zgrabiareczka i będziemy przerzucać słomę, iż gdyż ponieważ jest mokra. Jest mokra, więc będziemy się przerzucać. Ja sobie zrobię z jedno kółko, żeby wam coś nagrać. Dzisiaj z takich prac trochę pożniwnych. Potem trochę pojedziemy słomy pomulczować, bo mi się nie opłacało zapinać sieczkarni. To pomulczujemy sobie trochę słomy. Później zapniemy ten mój kultywator. Pojedziemy zrobić jedno pole kultywatorem. Proszę bardzo, drugi Jupiter. Dzień dobry. Tak, zgadza się. W pełni, Julianie. Tu odbezpieczasz? No wiem. Dobra. Nie, jak te puszczę, to od razu cała leci na dół. Dobra. Ja sobie zrobię z jedno kółko, potem któreś se wsiądzie. Ja sobie chwilę pogadam do vloga. A wy możecie co? Takie wiecie, tam z poprzeczniaków, to żeby winiu nie miał dużo roboty, to od razu na wałek. Co? A. Masz swój joystick? Proszę bardzo. No, także chłopoczki se trochę popodgrabiają. My rzucamy piąteczkę. Kurwa. Chyba na się. Dobra. No niżej trzeba. W końcu powiem wam, pogoda trochę dopisała, bo fajnie dzisiaj jest, ale co z tego, jak jutro znowu deszcze. Modlimy się, że uda się dzisiaj po południu skosić nam księżyto. O chuj, te zęby się tu zapierają. Jak skosimy jeszcze przężyto, będzie bajlando, winiu wieczorem podskoczy, sprasuje. Zapraszam też na Instagrama, na TikToka, wbijajcie również do chłopaków, bo tam jesteście na bieżąco. Trochę przerzucimy, łatwiej będzie miało przesunąć, bo od spodu jest trochę mokrawe, więc tak jak i w tamtym roku w sumie słomę przerzucałem, bo nie dało się z tym nic zrobić, więc no co, szybko przerzucimy, potem pojedziemy zmulczować jeden kawałek słomy, bo nie opłacało tam na pół hektara mi się zapinać tej sieczkarni, bo potem pół hektara znowu bym ją musiał odpinać, więc już to skosiłem na słomę, nie mam daleko, to pojedziemy to zmulczować, później od razu założymy ten kultywator mój 3-metrowy, pojedziemy to, o, takie kubki trzeba też porozgarniać, później właśnie pojedziemy, zrobimy to od razu kultywatorem. Dlatego, że ostatni rok, czekajcie, jak tu teraz jechać, żeby było dobrze. Kurwa, dograbić to do tego. Bo nie opłaca nam się dojeżdżać do tego kawałka kombajnem, bo jeszcze ciągnikiem mamy blisko, ale kombajnem niestety muszę jechać naokoło. Więc nie opłaca nam się to. A więc po prostu zrobię to kultywatorem już. Coś tam urośnie. Potem się, nie wiem, zasieje jakoś trawę czy tam coś. W sumie to już tam obojętne. Kamera, akcja.
przejażdżki to są takie. Ty, zobacz, czy się dobrze nagrywa. Zobacz, czy się dobrze nagrywa. Teraz jest podgląd. No, jest git. Czyli walisz w chuja. Chujam. Skrabiać. To pienie w tamte? No. Tu jest przejazd. Gęziarą mnie zajebę. Ja cię kręcę, jakie to są przyjazdy. O, trzeba na maksa podnieść. Coś czuję. Tutaj się chyba chłopoczki zarąbali wtedy. Tak, bo warning widać. Więc tak, jesteśmy już na polu. Będziemy mulczować. Jedynki. Słomy nie ma i Mati mówi, dobra, zmulczujemy. Nie będziemy kojota tutaj pchali. Tutaj praktycznie, że nie ma ścierniska.
No i witam za sterami 60. Tak jak mówiłem, testujemy kultywator w roli grubera, kurwa. Nie, tutaj takie jedyne pole, które zmulczowaliśmy słomę, bo nam się tu nie opłacało się czkarni zapinać. I z racji, że to jest takie najdalsze pole i mam czas i jest też wilgotno, to po prostu chcę go wymieszać od razu. A tutaj piachudry praktycznie. Ty, ale nie, jest źle. Trochę czuję 60, no ale wiesz, to jest kurwa 3 metry. To ma 22 zęby chyba, albo 21. Możesz ponagrywać coś pod TikToki. Nie róbcie tego w domu. Siulek, musisz teraz skręcić trochę, bo tył idzie za głęboko. Ale tak to nie jest wcale zła robota, bo w miarę to wymiesza. Co, już? Jeszcze jakby był wałeczek albo bronki, to by robota szła. Co? Nie słyszę. Można siać. No człowieku, jeszcze to przepierdolić raz agregatem i... Nie, zobaczę, nie wiem, czy tu poplonu nie jebnę. Tylko wiesz, coś masowego, nawet żeby dla osób było. No. Zebrać samozbierającą i chuj. No ta, mam dwóch pomagierów to. Nie robi źle, szczerze wam powiem. A nie chcę też tyrać case'a w talerzówce. Bo... No on ma chujowe już te sprzęgło, trzeba je zrobić. Z jednej strony można by było do niego założyć gęsie stópki, a tamten gdzie znikł? Szoki poszedł. Można by było założyć gęsie stópki i robić im jako gruberem, ale nieraz wiecie, są takie warunki, że talerzówka lepiej zdaje egzamin, bo tutaj to może się zapychać i tak jest fajnie, że się nie zapycha po tym mulczowaniu. To już i tak jest plus. Witamy w Fendzie za sterami Agrowiniu. Witamy, witamy. Nocne prasowanie. To. 130, tam 20. Tak, dokładnie. Dobra. Damy co, trochę. Coś tam, mam nadzieję, że tego GoPro sobie lepiej sobie poradzi, bo to jest lepiej. O, tam cała zgraja. Cześć, a jeszcze na
na pusto weźmiemy ciśnienie, ten. Cicho, malutki. Na spokojnie sobie, mamy 23, no ale wiadomo, Adrian też swoje zajęcia miał, zniwował dzisiaj. Cały dzień, znaczy cały dzień tam, rano tam poogarniać miejsca na zboża, to, tamto, zresetujemy i startujemy. O dobra, to. Więc to. Takie trochę uciekanie przed deszczem, bo już na dzisiaj na noc nadają. Więc, żeby to sprasować. Ogólnie nie wiem, którego vloga widzicie najpierw, bo dzisiaj nagrywałem dwa, a to z prac pożliwnych, a to z koszenia. Wszystko naraz. I tak też nie wiem, który wyjdzie pierwszy, ale grunt tutaj no, ciekawy nie był. No przycepę nasypało. Otóż, no i tak w miarę. Wiesz, no kurwa, na takim polcu też się nie ma co spodziewać, nie? Dokładnie. Długiego materiału nie będzie, bo tyle ludzi chce nagrywać, że człowiek. Jeszcze Hubert chce się też przejechać, bo u niego na Podkarpaciu takich maszyn nie ma. Więc też chce się tutaj z Adrianem przejechać. Ja też już jeździłem nie raz, więc nie będę tutaj ich zatrzymywał. Trochę sobie chwilę nagram, żeby było, że. No i dobra, pierwszą kuleczkę mamy, kurwa, mordo, wolniej, tam stoją. Dobra. Jak ja to się śmieję, to się Ukrainiec, kurwa, sztacheta. Powiem, kurwa, Arek nie miał czasu mnie sprasować, a jemu faktycznie nawet i w nocy sprasował. Dokładnie, 22:48, zaczynamy. Tak. Tu jest tutaj parę przejazdów. Mówisz, że... siatki za wiele nie ma, tak? Nie, siatki nie ma. Nie wiem, czy wszystko ten. Jak to powiem tak, jak to sprasujemy, będzie no. Dobrze. Bo te owsy przekrapiliśmy dzisiaj, no ale to te owsy wiesz, jak to słoma z owsa. Wiem. Tak? Zobaczymy, czy podbierać jest na wysokość dobrze. Myślę, że jest optymalnie. Jedziemy dalej. Ale ci powiem, że szybko żeś doleciał, zanim my się w dwie fury zapakowaliśmy. A no bo to tam wiesz, tam. W miarę tam się nie żółwiłem, na polu też się nie żółwimy. Odgonić ile to... na godzinę? Około 15. Tutaj to pierwszy przejazd, ten co my robiliśmy jako tak. To może być gdzieś tam przybity trochę, ale potem już będzie szło. Więc tam parę beleczek wam. Zresztą nawet zaraz ja najwyżej wysiądę i niech ty sobie możesz tam nagrywać, a Hubert nie chce siedzieć, nie chce pojeździć. Dokładnie. Dla niego to zawsze jakaś atrakcja, trochę większa niż 30. Oni byli w szoku, jak oni zobaczyli, jak jechałem za tobą. No. Oni byli w szoku, nie? Że to jest takie wielkie. A no, ty no bo to wiadomo, to trochę większe od takich małych czynów. Nie jest jakiś duży. Ale już podróż na nasze rejony to już jest spory. Jest spory, no nie ma co ukrywać. Ale ten, ale ogólnie gabarytowo jest porównywalnie do 22 Arka, czy 22 jest delikatnie rozbudowana bardziej. Aha. Przykładowo większa maska, trochę większy zbiornik, już kabina jest ta nowsza, większa trochę, no nie? Aha. I ten, trochę większy. Aha. Najbardziej maska, ten już ma taką bardziej już ten. Ten ma taką prostą. Taką jeszcze z graftą. Tak, a tamte to już takie dosyć. Ej, to będzie chyba trochę dubelek. No już mamy drugą. To mówię, że dzisiaj żniwowałeś. Dokładnie. A u siebie? I trochę u siebie. Znaczy u siebie. U siebie nie. U siebie się nie wyrobiliśmy. Aha. Ta broza dzisiaj szybko nasza. Tak, już tak właśnie. Niby jeszcze nie ma takiej dużej, no nie, ale owiec tak wieczorem to już tak średnio prasować. Jeszcze pszenicę tam coś tam można łoić do pierwszej, tam do której ile jest siły. Dokładnie. No to jak z przejazdu dookoła wychodzą dwie belki. To będzie no. Będzie, bo to jest ile przejazdów? Nie wiem, bo ci powiem, że straciłem rachubę. To jest 10? Nie, to nie lepiej. Wiem o co chodzi.
Dobra, to ja ci tam GoPro zostawię. Dobra. Z Hubertem najwyżej sobie pogadasz, Hubert nie chce wszędzie, bo dobra. Jeździ, albo Julek nie wiem, który tam pierwszy, bo zobacz ta ile, jaka kolejka, kurwa. Ta, cała zgraja. Taka maszyna na moich polach, że aż kurwa nie ma czasu, żeby pojeździć. Dobra, który następny w kolejce? Opa. Dobra, to ja was zostawiam. Dobra. Witamy, witamy. Cześć. No to. Człowieku, jak idzie? Panie, przyspieszenie niezłe. Chwila, moment i będzie sprasowane. O! Nie, dołci. Nie, za chwilę będzie balocik. O. Jest i balocik. Wy w kostki? Co? Wy w kostki pracujecie? No. Ale ma tam szczepę, tak? No. I jak to chodzi? Sprawdza to się? No, powiem ci, że... Fajnie chodzi. Fajnie. No to ile to ułatwi? Kurde, to tylko musisz układać, wiesz... musisz układać w stodole. Wiem, o co chodzi. No a tak to ci już odpada całe z pola, no nie? A ile się z pola schodzi? No. A tam wiesz, 120 sztuk wchodzi, 125. O, to tak hektarowo jak to wychodzi, bo już nie pamiętam jak to z tymi kostkami. A powiem ci, zależy od traw, w tym roku słaba była. No. Ale to chyba kurde wszędzie była słaba. To susza. No tak, to ogólnie rok niesprzyjający. W tym roku zrobiliśmy 5,5 tysiąca. Uła. No. Z ilu hektarów? 18. Mhm. To mało. A, 18 hektarów? No. W tamtym roku przy 10 hektarach mieliśmy. To dużo kładziecie. 6 tysięcy potrzebna nam jest do tego, do sadniny. A, wiem. Koni, kostki. A to ile oni mają koni, że oni aż tyle? 18 belek dziennie jedzie. Uwa. I to na ile koni? A w sumie nie wiem ile tam jest koni. No ale 18. 18. Pewnie belka... Takie siatki. No. Do tych siatek po prostu wrzucają te belki. Wiem, o co chodzi. Tylko on się tylko po kawałeczku bierze. Wiem. Nie rozwala po ziemi. Tylko po trochu. No i witam was w dalszej części vloga. Jak widzieliście przed chwilą, mocne prasowanie było. I to, mamy drugi dzień i lecimy już zbierać. Pogoda w miarę, że się w nocy popadało, więc śniegu dzisiaj i tak nie ma. A chłopaki też dzisiaj już wieczorem odjeżdżają, więc mówię, lecimy, jeszcze zbierzemy te beleczki. Chłopaczki jadą z 60 z przyczepą, ja case'em. Już nie rozbieraliśmy przyczepy od zboża. To nie opłaca się. To potem wiesz, jakieś foty na miniaturkę porób. No. Więc załadunek beleczek trwa. Hubercik nagrywa, bo nie czuje jak rymuje. I co? Teraz poczekamy. Niech tu, wiecie, odbiją te resztki pożniwne. Opryska to się. Stale żuje. Tutaj parę belek załaduję ze swojego punktu widzenia. Potem dam GoPro Julkowi. Na dwa ciągniki to idzie, bo wiecie, jak wożę sam, to przyczepę muszę sobie zostawiać w jednym miejscu. A co tu się stanęło?
Nie dowinęło! No tak to właśnie jest prasowanie na ostatkach belki, na ostatkach siatki znaczy. Ale no co. Ważne, że i tak, ale i tak super, że Adrian, wiecie, jeszcze u siebie po robocie, zresztą tak jak mówił, cały dzień żniwował, to i tak się cieszę i mu dziękuję, że w ogóle przyjechał w nocy, bo w nocy, ale udało mu się sprasować, no bo tu najwięcej będzie, bo owsianki nie idzie za dużo. Na zimny olej jeszcze jest. Rozładujemy to, bo już zrobiłem deala takiego, że wymieniam się słomę za obornik, dlatego też wszystko waliłem na słomę i takiego deala zrobiłem, 3 beleczki za przyczepę obornika, więc też nie jest źle. Też nie źle, bo powiem wam, że doszło w tym roku mi tej ziemi tyle. Wiadomo, trochę obornika jest jeszcze z zeszłego roku, trochę jeszcze z tego od siebie jest. Co? Tak, no. Wypalił. Bardzo kurwa. Nagrywa się. Pater, człowiek. Making of, człowieku. Tworzenia filmu do serwisa. Chcesz to nagrać? Ja nie wolę. Pierdolę. Ja wolę pierdolić wypadki do gołka. Okej. Damy w kolejnej części vloga, oczywiście kierowca ze mną. Damy. Co? Złożymy te baloty. Mam drugi oporowy, drugie. Walking! Stop it.
A więc jak widzieliście, beleczki zwiezione, tu są. Tu są chłopaczki, z którymi niestety musimy się już dzisiaj pożegnać, bo wieczorem wracają do domu. A więc co? Jak i w tym vlogu, tak i ja z chłopaczkami się żegnam. Miejmy nadzieję, że oby częściej takie spotkania. I co? Jeśli wam się spodobało, łapeczka w górę, subik dzwonem, pozytywny komentarz. Wbijajcie do chłopaków, macie linki w opisie. I co? Słyszymy się już w następnym vlogu. Na razie, trzymajcie się, cześć. Halo.